Król Polski Kazimierz Wielki wiedział, że państwo potrzebuje nie tylko rycerzy, ale również ludzi wykształconych, znających prawo, matematykę i medycynę. Dlatego w 1364 roku założył wyższą uczelnię, Akademię Krakowską. Gdy po śmierci króla zabrakło pieniędzy na utrzymanie akademii, królowa Jadwiga zapisała jej swoje klejnoty. Na cześć Jadwigi i jej męża Władysława Jagiełły Uniwersytet w Krakowie nazwano Jagiellońskim. Współcześnie w tej najstarszej w Polsce uczelni kształci się wiele tysięcy młodych ludzi.